Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Turbo Koza. To ja! Turbo Kozak. Celebracje i fiestę. Z okazji 300. odcinka Turbo Kozaka, szanowni państwo, będziemy obchodzić w Poznaniu. A zaszczyci ten 300. odcinek kolega Filip Marfiński z Lecha Poznań. Witam cię, Filipie, serdecznie. Dzień dobry. Czy wiesz, że nieprzypadkowi ludzie gościli w jubileuszowych odcinkach? Przypomnę, że w 100. był kolega Piotrek Zieliński, a w 200. Karol Świderski. Domyślam się. Czy to oznacza, że ty będziesz takim dobrym piłkarzem, jak oni są teraz? Już jesteś takim piłkarzem? Jeszcze mi troszeczkę brakuje. Ale ten występ spowoduje, że pójdziesz w dobrym kierunku. Dokładnie. Szanowni państwo, zaczynamy. Panie Filipie, szanowni państwo, występ 300, no tutaj musi być spektakularny, Filip, no. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, ale myślę, że sprostam zadaniu i będzie naprawdę dobrze. Na pewno nie jest zawieszona wysoko ze względu na bramkarza, no bo to jest cały czas... Można poprzeczkę strącić. Dzień dobry. 300 odcinków, zresztą się nic nie zmienia, no w dalszym ciągu poziom jest taki, no ale dobra. Nie o tym, Filip, powodzonka ci życzę. Poszedł! Po raz 300. O Jezus, jak blisko! Grzesiu, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz powiedz. O Jezus, jak blisko byłem do odcięcia piłki. 3 są, nie? Brawo. Ta jest która? Druga. Brawo. Ale siła jaka! Och ty! O. Grzesiu, tak szybką nóżkę miał w odcinku 100 właśnie kolega Zielek. To prawda, u mnie równie szybka była też wtedy i będzie. Kiedyś, na pewno. Filipku, była pierwsza próba, była druga próba. To znaczy, że będzie która próba? Próba trzecia i pierwszy raz trafię w małą bramkę. O, bardzo dobrze. No tak, 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 tak. Czyli z matematyki, widzę, była czwóreczka. Dokładnie. Ale mocna czy słaba? Na szynach. Czyli Grzegorz słaba. Ta druga, tak. No ale nie tak słaba jak ta próba, no wreszcie. O ty. Przebitka wygrana. Grzegorz, to jest 300. odcinek. Chłop chce bić rekordy, a ty? Przepraszam, na 600 się poprawi. Filipko, bez rozbiegu? Z rozbiegiem. A no to już mogę zrobić, dobra. Ja bez rozbiegu. On tak stanął sobie, ale okej, no. 300. odcinek ma swoje prawa. Słyszałem, że po każdym trafionym karnym twoja wartość będzie rosła o 1 000 000 euro. Muszę strzelić 3. Wtedy będzie 3 miliony euro. Ja cię kręcę, Grzegorz. Ja ci to później oddam. Ale w jakiej walucie? Euro. Razem z Filipem mamy prośbę, żebyś oddał teraz. Nie mam przy sobie portfela. A w szatni? W szatni mam. Czekamy z Filipem. Jednak, żeby to były funty. Jednak. Och ty. Zaczął się spłacać. Jestem w szatni numer 3. Jestem na zero. Czy ty w lidze jakiegoś karnego nie strzeliłeś? Ktoś cię zatrzymał? W lidze nie strzelam karnych, ale w pucharze udało się jednemu bramkarzowi, jakim jest Alomerowicz. Grzesiu! Ty byś na równi stawiany z Alomerowiczem. Ale uspokoję cię, nie planuję grać w lidze, już. Na szczęście, Grzegorz, tylko jeden bramkarz do tej pory go zatrzymał, więc o ten strzał jestem spokojny. No. To wpadło? Zupełnie, tak, mocno, wiesz, mocno. Jednak. Mocno, tak. Nie zagram w lidze. Czyli wartość wzrosła o 2 bańki. Karny w szaliku. Grzegorz, jest za ile bańków? No to szalik ładny, w szaliku jest ładny, za kilka baniek jest szalik, podejrzewam. No za 3, powiem ci. Za 3. Filip nie mówi, nie za mocno zawiązałeś? Jest okej. Okay. A, jest okej. Okay. I słyszy. Nie słyszę? Ale nic nie widzę. A to jak widzę może? Tak, i to szalik.
No i widzisz, Filip, jak to szybko można podrożeć o trzy bańki. Pewnie nie słyszałeś, ale aż świsnęło. No coś słyszałem, ale... No ale nie widziałeś na pewno. Jako żywo pamiętam, kiedy byłem tutaj na tym meczu konkretnym, w roku 2019, już 4 lata minęło, z Legią Warszawa, wchodzi młody chłopak, strzela bramkę na 1-0, Lech wygrywa, teraz znów macie mecz z Legią, tym razem na wyjeździe i tak sobie myślę, że ty szukałeś trochę siebie przez te 4 lata, bo no w tym sezonie to jest zupełnie inny piłkarz niż ten, który był ostatnio. Potrzebowałeś tego czasu? Myślę, że potrzebowałem. Przede wszystkim, żeby dojrzeć fizycznie, żeby dojrzeć mentalnie, żeby głowa zaczęła pracować na odpowiednich obrotach i zacząć jakby bronić się albo radzić sobie z tym wszystkim, co dzieje się wokół mnie. I myślę, że w końcu nadszedł ten czas, gdzie wszystko tak jakby gra w moim organizmie, w mojej głowie. I naprawdę czuję się dobrze na boisku i czuję się naprawdę konkretnym zawodnikiem. Bo te 4 lata temu to mi się pewnie już też wydawało, że jest wszystko o rany, jak wspaniale, ale jednak wtedy nie. Dokładnie. Początek był bardzo dobry, później była ta zniżka formy, z którą trochę nie mogłem sobie poradzić, ale jak widać można i nic tylko tak dalej. Wiesz, i dobrze policzyłem te wszystkie strzały celne i niecelne, to na razie twoja wartość wzrosła o 2 bańki. Ale te strzały są za dużo baniek. Może wejść w debet! No, mój drogi! Ale przyznasz, że to była dobra asysta. Świetna, klasowa. Za 3 bańki. Czyli tyle, ile Gabor nigdy nie będzie kosztował. Gaborku? Tak. A jaka jest twoja wartość rynkowa aktualnie? Aktualna? Tak. A Filipa? Filip wyceniany jest w tym momencie... To ja mniej. Tak. Na 0 jest wyceniany Filip. Filip jest na 0. O! To Filip jest teraz wyceniany na 9. A ja na mniej. Mniej niż 0. Marchewa, a według ciebie jaka jest wartość prowadzącego? W gotówce? Ja preferuję pieniądze w siatkach. W siatkach. No to z 2 siatki. Pękate. 2 wypchane siatki, brawo. Dzięki temu, co powiedziałeś, piękna asysta. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Lepszej dać nie mogłem, Filip. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czekam na te 2 siatki. Dziękuję bardzo. Z 10 metrów to ludzie bez wartości dobrze przyjmują. O! Mówiłem? Ale wieje. Tylko się nie przeziębi. Daj mu ten szalik z każdego w ciemno może. Dobrze! No! Co tam się wydarzyło? Było tak ładnie. Nierówna murawa. 2 dychy. To wina tej murawy, Filip. Być może. Filipo, 30 metrów, same dobre wiadomości. Przestało wiać, nie widać drona i murawa wymieniona. Jak to mówią, jest wysoko. A piłka spada z dronem. Jest wysoko, to wysoko być musi. Grzesiu. Tak. Bo to jest ofensywny pomocnik, dziesiąteczka. No trudno. A nie każda potrafi grać głową. I z głową. A ta potrafi. Grać. Udowodnij teraz. Udowodnij. O! Ale gol. Cieszy. No gol jest. Gol cieszy. Gol cieszy, tak. Gol cieszy. Filip, czy on ci dobrze narzuca? Bo ja mogę... Tak, dobrze. Naprawdę? No wydaje mi się, że tak. Ci nawet bez reprymendy? Żadne. No i gol cieszy. Bez reprymendy, Grzegorz. Bez. Gol cieszy, ale hejterów, tu ma być poprzeczka. Proszę bardzo. No panowie. Zobacz. Jezus. Gol cieszy, poprzeczka bardziej. A co najbardziej w życiu cieszy Filipa? Zdrowie, bramki, asysty. No i poprzeczki, Grzegorz, prawda? Tak, i gol, który cieszy. I poprzeczki, wiadomo, poprzeczki. Było. No, Filip. Mimo, że bez gola.
Gaborku! Tak? Tak z okazji jubileuszu by się tak mało chciałoby się. Oj, bardzo. Tym bardziej, że jest za 30 punktów. 300 odcinek. 3 próby. Filipku. No postaram się. No postara się, mówi Gaborku. Dziękujemy. Postara się. Oby się dobrze postarał. Gaborku, to blisko małej. Bardzo blisko małej bramki wyjściowej ze stadionu. Gaborku! Tak? A tak z racji jubileuszu by się dużo chciało może. No jakąkolwiek by się chciało może. Filipku. Postaram się. Postara się! Dziękujemy. Mówi, że się postara. Dzięki. A to zdolna bestia jest. O! No! 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 Mamy to! Jakąś mamy, Filip. Nie, smak pozostał. Ale ta mała już tam blisko była. Marchewa, ale ty jako dziesiątka to przerzut masz taki ładny, artystyczny, schludny. Uważam, że tak, ale z połowy do bramki jeszcze nie strzelałem. Nigdy? Nigdy. Że już on nigdy nie strzelał na bramkę z połowy. Niemożliwe. Ale meczowo, spokojnie. A teraz dołączy do Świrka, hajtowego. Zostanie legendą! Zobacz! I ma to! Ja mam szczęście. On jest w szoku. Z okazji 300 odcinka, Grzegorz, ile ci obrotów? Logiczne. No wiadomo, 20. To nie 300? Może dorzucić od siebie bonus, oczywiście. To może 21. Może być. I wtedy też dam punkt więcej. Dwa. Dwa, trzy. Trzy. Umówieni. A zatem 3, 2, 1. I 1, i 2, i znów 3. Tak lekko i z gracją, co? Dokładnie, spokojnie, to murawa i tak ma być wymieniana. Osiemnaście będzie się działo, 19 i 300. 301, 22. I co teraz? Oj. Nie jest to pazerne, Grzegorz. Nie, ale trochę ale jest. Ale dawaj, Marchewa, dawaj! O obrotach chciał niebieski. O. Jak bardzo się cieszysz, że wziąłeś udział w 300 odcinku Turbo Kozak Show. O, nic nie mówi. Bardzo. Bardzo nic nie mówi. Dziś najpierw produkt. Obuwie. I nóżka. Filipie, to taki hołd dla Igi Świątek. Trochę tak. Oglądałeś? Oglądałem. W tenisa grasz? Czy grasz, to ciężko powiedziane, ale odbijam. Rakietę trzymałeś kiedyś? Kiedyś tak. To i tak lepiej niż Gabor, dlatego jesteś faworytem tej konkurencji. Ale w tych butach grasz tenisa zwykle? No, w tych raczej łowię ryby. Niezwykle. Bramka! Aj! Ale co się stało, Grzesiu, co? Ta mała jest za mała piłka. Ta. Jak to się mówi? Swing? W tenisie? Forehand. Forehand. Slice? Slice. Becher. Filipku, ale to nie te buciki do żonglereczki. Nie ma problemu. Jeszcze ile oddają? Ja cię kręcę, to się uda. 3, 2, 1, góra! Tak jest! No mój drogi. No dałem radę, nie? W 100 Zieliński, w 200 Świderski, w 300 Marchiński. To jest, Filip, duża odpowiedzialność, bardzo duża. Bardzo duża. Bardzo duża. Bardzo duża, ja ci powiem tak, tam ci też nie wygrywali Turbo Kozaka, ale jednak potem potoczyło się to wszystko. Oby było tak w moim przypadku. No, tak będzie, Filip.
Nie mam przypadku. Nie mam, ja przypadkowych ludzi na jubileusze nie zapraszam. Gabor jest przypadkiem. Przymkniemy. Ileż ta koszulka będzie niedługo warta? Prawda? Dużo, bo będzie taka po prostu pamiątkowa. To na pewno. Już po prostu jego niedługo tu nie będzie, prawda? To też można prawdopodobnie założyć w ciemno. Czy mnie nie będzie? Kiedyś na pewno. No. Kiedyś na pewno. No, więc będzie po prostu pamiątkowa i archaiczna taka. No tak. Ale. Tak. Jako, że jest to jubileuszowy odcinek 300. Tak. To mam mały prezent dla was. Tak. I jest to... Dla mnie. Dla ciebie. Dla Magora nie. Zostawisz sobie w domu, w pokoju, tak. W biurze. Tak. Tak. Jest to skromny, mały. Tak. Proszę. Aaa! Że marchewa war... Bardzo ładnie. Ale i możemy to... ubrać w koszulkę. Nie, bo koszulka jest dla ludzi, a to jest dla mnie, tylko oni... To, ale to, ja wiesz, ja nigdy nie dostałem. To Zieliński nie dał mi nic. No, ode mnie masz marchewkę. Świderski nie dał mi nic. Możesz z nią spać nawet, jak chcesz. Nic mi nie dali. Filip, wreszcie ktoś mi dał prezent, a nie państwu, czy komuś takiemu. Bo mi niezmiernie miło. 300 odcinków. Filip, ja cię pierwszy. No, to już trochę jest. Ile ty miałeś lat, jak leciał pierwszy z Małeckim? No Jezu, który to był rok, nie powiedz. 2011. To ja miałem, jeśli nie matematyka nie myli, tak. 9. 9. Ja miałem mniej, Gabor miał mniej. Wszyscy rosną, nawet ta marchewa urosła. 300 odcinek, bohater Filip Malpiński, Lech Poznań. Jeszcze. Jeszcze. Czego mi, Filipie, życzysz? Żebym miał 400 czy 500 odcinków? Czy 600? Czy już kończyć? Nie, na pewno nie kończ. No życzę ci na pewno razy dwa. Tak. Albo tyle, ile zdrówko pozwoli. Czyli pozwoli na dużo. O, oczywiście. A teraz już kończę. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie.